witajcie. Dzisiaj robię kompozycje na stoły. W związku z tym, że mamy jesień, wykorzystuję dary jesieni, barwy jesieni. Także możecie podpatrzeć, jak to wszystko w łatwy, bardzo szybki sposób możemy zrobić. Mam hortensje, które właściwie stoją u mnie już, Jezus Maria, chyba z trzeci tydzień. Są lekko zasuszone, ale to nam absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby móc je dalej wykorzystywać. Na wiaderka mam włożoną gąbkę florystyczną, która już jest nasączona wodą. Trzeba pamiętać o tym, żeby nasze kwiaty oczywiście były cały czas nawodnione. Gąbkę florystyczną wbijamy po kolei nasze kwiaty. Hortensje mamy. Mamy też kapustę. Występuje w różnych kolorach, ja akurat mam białą. Goździk. Goździk wraca do łask. Jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o kompozycje florystyczne. Bardzo fajnie nam się komponuje ze wszystkim. I jesteśmy oczywiście nieograniczeni, jeżeli chodzi o palety barw goździków. Jeżeli goździki są jeszcze zwinięte, nie bójcie się rozłożyć palcami. Przy krawędzi doniczki czy też naszej osłonki kwiaty muszą być troszeczkę niższe, natomiast idąc ku środkowi przycinamy je na troszeczkę większą wysokość. Santini w kolorze żółtym. Pamiętajcie, żeby wszystkie listki, które nie są Wam potrzebne, odrywać, wtedy kwiaty będą dłużej świeże, ponieważ nie muszą dostarczać wody do łodygi, do liści, tylko do kwiatu. Zielone santini bardzo fajnie komponuje nam się ze wszystkim i jest bardzo długotrwałe. Starajmy się tak układać kwiaty, by były na przemian kolorystycznie poukładane. Proso. Właściwie można nawet zerwać gdzieś w ogródku. Do kupienia też oczywiście na giełdach kwiatowych. Jest bardzo fajnym wypełniaczem. Dosyć długo się zachowuje. Swoją świeżość. Nadaje nam takie fajne wypełnienie. Mam też takie dynie sztuczne, plastikowe, które można bardzo fajnie komponować nasze kwiatki za pomocą gorącego kleju. Tak. Okay. Przyklejamy. Mamy też papryczki. I to samo. Co myślicie? Może być taka kompozycja na stół? Myślę, że całkiem fajna. Trochę lata, trochę jesieni. Spróbujcie. Następnym razem, kiedy macie ochotę odwiedzić mój blog, myślę, że pokażę Wam, jak zrobić w bardzo łatwy sposób wianki jesienne. Zapraszam, subskrybujcie mój kanał. Jezus Maria, chyba oszalałeś z tym światłem. Oszalałem.